Witam Was, moi drodzy kochani, serdecznie. Z tej strony Juken, przed Wami 31. odcinek serii levelowania nowego konta Fishing Planet. A dzisiaj, no to troszkę humorystycznie, co zapowiadałem zresztą w poprzednich odcinkach, troszkę humorystycznie zrobimy sobie taki test z dystansem, czyli łowienie karpia z motorówki, moi drodzy. Czy to w ogóle ma sens? Czy to w ogóle odda? No siatki raczej nie zapełnimy, ale chciałem tak po prostu sobie dla żartów troszkę, moi drodzy, zrobić. Zobaczymy, czy w ogóle na tym spławiku, czy na gruntówce uda nam się fajnie coś tutaj strzelić. No, oczywiście będziemy łowić, moi drodzy, bez hamulca, tak jakbyśmy łowili jesiotry. No i dla mnie, tak jak mówiłem, łowienie karpia... Żeby ktoś nie powiedział, że jestem tutaj hipokrytą, bo tak jak mówiłem, dla mnie łowienie karpia, moi drodzy, z motorówki jest oczywiście totalnie bez sensu pomysłem. Dlatego ten odcinek uważam za troszkę humorystyczny, bo jestem ciekaw, czy w ogóle jakiegoś unikata wyciągniemy. Czy to może trochę czasowo będzie szybciej i czy właśnie będziemy łowili te unikaty na spławik, czy może będziemy łowili je właśnie na wędkę gruntową. No jestem bardzo tego ciekaw. Jestem tego bardzo ciekaw i chcę to po prostu przetestować, bo też pisaliście na łowisku, koledzy pisali na łowisku. Pozdrawiam zresztą wszystkich kolegów z łowiska, bo było pisane oczywiście, że żebym taki odcinek nagrał, także specjalnie dla Was taki odcinek nagrywam z lekką nutką dystansu, żeby zobaczyć, czy faktycznie jakiś fajny unikat nam siądzie i jak to się ma do tego łowienia karpia z brzegu. Przy czym od razu Wam mówię, no w poprzednim odcinku pokazywałem, jaki sprzęt mam i widzieliście w poprzednich również odcinkach, jak łowię te karpie z brzegu, widzieliście, że one fajnie oddają. Także tu sobie po prostu taki test chcę zrobić, jak to wygląda. No i to jest już dowód, moi drodzy, jesteśmy 8 minut czasu na łowisku, czasu w grze oczywiście. No i jak widzicie, nic nie skubnęło, a dawno już byśmy rybę mieli na wędce gruntowej, więc może przerzućmy, bo generalnie karpie słabo biorą na spławik, chciałbym Wam powiedzieć. Tutaj taka ciekawostka, moi drodzy, że na spławik te karpie za dobrze nie biorą na wędkę spławikową, ale to się nic nie dzieje, my sobie gruntówkę rzucimy, trochę ją poluzujemy. Na żyłce jak będzie brała, to i tak będziemy po żyłce widzieli. Zobaczymy. No i chyba będzie to najkrótszy odcinek z serii, bo za chwilę po prostu powiem, że to nie ma sensu, bo i tak już zaczynając ten odcinek mówiłem, że to nie ma sensu. Także jeżeli chcielibyście na mniejszych levelach łowić karpie z łódki czy z kajaka, nie wiem, dla mnie to jest po prostu nuda. Lepiej, moi drodzy, połowić te jesiotry, poczekać do 40 levelu, kupić sprzęt taki, jaki mam i łowić te karpie przy tak pięknej pogodzie. Po prostu z brzegu, pobawić się nimi trochę, bo no dla mnie to jest w tym momencie nuda. Ja nie wiem, tutaj bym sobie najchętniej jakieś chipsy czy paluszki otworzył, zaczął sobie jeść, żeby nie zasnąć, żeby coś ustami poruszać, żeby nie zasnąć, bo naprawdę zaraz zacznę chyba ziewać, bo no naprawdę, jest to dla mnie taka... No jest to dla mnie, moi drodzy, taka trochę nuda. Tak bym Wam to powiedział. Jeżeli jesteś zwolennikiem łowienia z łódki, z motorówki karpia, daj znać w komentarzach. Jestem ciekaw Twojego zdania. Napisz w komentarzu, czy to Cię nie nudzi, czy to Ci się sprawdza, czy jesteś w stanie w taki sposób siatkę na przykład 150-kilogramową zapełnić. Ja myślę, że nawet bez testowania tego powiem tak. Tak jak jesiotrami spokojnie natłuczecie całą siatkę i bez problemu ją zapełnicie, bez problemu jesiotrami siatkę się zapełni, tak według mnie, jeśli chodzi o karpie, no nie ma takiej po prostu fizycznie możliwości, żebyśmy mieli siatkę zapełnić. No i jest to nudne. Straciliśmy 17 minut czasu gry, nie ma żadnego brania, a więc no karpie to się łowi na 3, na 4 wędki, wtedy jest moim zdaniem zabawa. Więc ja nawet, wiecie co, tej dniówki tutaj chyba nie będę marnował na przeprowadzanie testów. Tak jak mówiłem, będzie to najkrótszy odcinek w historii. Powiem to, co mówiłem wiele razy w odcinkach i będę to powtarzał. Nie polecam łowić karpi z motorówki, z kajaka, pływać niby po tych markerach. No według mnie jest to bez sensu. Także ja sobie idę do kolegów tam na wyspę i tam się pobawię karpikami.
A ja zapraszam Ciebie do oglądania kolejnych odcinków, bo seria się rozrasta, levelujemy cały czas, nowe konto i cały czas nowe odcinki się pojawiają. Także trzymaj się, cześć!